Ale to też naszym obowiązkiem. Jeszcze mamy piąty Trybunał Konstytucyjny. Proszę Państwa, tutaj psychologowie, psycholożki się wypowiadały. Duda dwa razy mówił, że żadna energia wiatrowa nie zastąpi węgla, no bo Żydzi chcieli Polskę wykołować. Potem tak jak dzisiaj, 5 przed 23, Pałacu Kultury Stalina i Lenina z kierunku pałacu, tam gdzie to wygwizdowo jest, jak to Janek Witek mówił, szły takie jakieś krowy i tak zestawy rechodupstwa uprawiają. Śmiały się po prostu w głos. Strasznie, jak to mówimy, że jest rechodupstwo hipochondryczno-spazmatyczne, a potem jest zgrzytanie zębami. Nie ma tej radości naturalnej, bo ludzie żyją nie w prawdzie. Albo inaczej powiem, że ludzie nie żyją w prawdzie i chcą Boga oszukać. A potem jak oszukają, to się cieszą, bo myślą, że Boga oszukają. A Boga przecież nie da się oszukać. I to na samym początku, bo powiedzmy, załóżmy, że Jahwe Boga nie da się oszukać. No i potem by było tak, że te Żydówki by tutaj z tej całej Polski, gdyby tak pozamykali elektrownię, proszę Państwa, z węglem, to by drwili, pili, śmiali się bez końca. Za dobrze, że Polska się nie dała wykiwać. A czy Bóg da się wykiwać Jahwe? No właśnie, że nie. Ale oni myślą, że można oszukać Boga długimi modlitwami, które się nigdy nie kończą, co sugerowałoby, że to jest lepsze, że to jest dobre, sprawiedliwe. Klękanie, padanie, całowanie, zastępowanie Boga obrazami, co oczywiście, że było zabronione w drugim przykazaniu, ale oni myślą, że jak awatar zrobią, to coś lepszego, jakichś tam kapłanów, oni myślą, że coś lepszego. Biblia mówi nie. Tamtych kapłanów było więcej, ale ten jeden, którego żeście zabili, prawda, Jezus Chrystus jako baranek, jego krew wystarcza za grzechy. Że nic nie trzeba tu zmyślać, po Bogu poprawiać, czynić jakiegoś oszustystycznego awataru, bo mówimy dzisiaj też o parach oszustystycznych, o kłamstwach wszelkich. Bóg nie da z siebie drwić, Biblia mówi, ale to już na samym początku, tak jak mówię, zakładamy i mówimy, że Boga się nie oszuka. Ale nie wiem, czemu tak człowiek myśli, że można go oszukać, jako że te wszystkie religie, różne religie, też oszustystyczne, jak i pary oszustystyczne, co dwie głowy wymyśliły przeciwko Bogu. To nie jedna, prawda, jakiś tam Nemrod kiedyś, możliwowca na przekór Jehowy. Teraz już są pary oszustystyczne, o czym my tutaj w naszym radiu Koncika opowiadamy. Także zapraszamy Państwa do Anglo-Ameryki Białystok, żeby zobaczyć ludzi, którzy żyją w prawdzie. Przyjrzeć się temu, czym jest prawda. Co to jest prawda? No bo te oszustystyczne też formy i awatary wszelkie do prawdy to na pewno nie należą. Długie modlitwy, klękanie, padanie, cierpienie, ćwiczenie cielesne, mało jest pożyteczne, mówi apostoł Paweł. To wszystko jest chlebem powszednim. Wyjdźcie z niego, ludu mój, wyjdźcie z Babilonu Wielkiego, wyjdźcie z praktyk skłamstw, praktyk, które Bogu się nie podobają, ze świąt pogańskich, które się Bogu nie podobają, przywdzianych w złoto, srebro, grobów pobielanych tak, żeby nie było widać, że te święta Boga i uroczystości, których ja nienawidzi dusza moja, żeby to nie było widać, że one są pogańskie. Dlatego w 325 roku Konstantyn Wielki Pytry to wszystko uświęcił, łącząc w jedną całość.
dziewczynko, jak poganiuszko. No i tam podążała do Rzymu, Makryna Mieczysławska. I minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak. Tymczasem poseł PO Marcin Kierwiński oczekuje reakcji premier Beaty Szydło i ministra obrony Antoniego Macierewicza oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec osoby, która podjęła decyzję o tym, że wszyscy polecą Embraer. Jak to się ma na speaker, która mówi, że na 24 godziny przed wylotem musi być znana lista pasażerów? Jak wiemy, był problem z tym przecież także w Smoleńsku. A teraz sytuacja jest jeszcze gorsza. Niech Antoni Macierewicz, który jest tropicielem wszelkich wcisków, niech wytropi, kto odpowiada za ten wcisk, bo to działanie to jest bałagan, ale bałagan, który może się w sposób tragiczny skończyć dla polskich wysokich urzędników. Państwo PiS ma obowiązek po to reagować. Rzecznik PO Jan Grabiec powiedział, że lektura dziennika Gazety Prawnej przypomina mu opis luty 10 kwietnia 2010 roku oraz raportu komisji Jerzego Millera. Powinno zostać podjęte badanie przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych. To był incydent lotniczy. Ten incydent powinien być odnotowany, powinno zostać ocenione, kto podejmował decyzje, które naruszały przepisy przyjęte po tym tragicznym locie do Smoleńska, które były wynikiem postępowania Komisji Państwowej, która oceniła, na czym polegały uchybienia poprzednim razem. Incydent miał miejsce w ubiegły poniedziałek. Grabiec zauważył też, że nadal nie zostały wyjaśnione okoliczności, ani nie zostały ukarani w wypadku prezydenckiej limuzyny, który miał miejsce w styczniu tego roku. Kancelaria Prezydenta nie odpowiadała za organizację lotu do Smoleńska w 2010 roku. Tak zeznał przed warszawskim sądem był wiceszef Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Jacek Sasin. Polityk PiS jako świadek występował dziś w procesie Tomasza Arabskiego i czterech innych osób oskarżanych przez rodziny smoleńskie o niedopełnienie obowiązków służbowych. Sasin mówił, że 6 lat temu stosunki między Kancelarią Prezydenta i premiera nie układały się najlepiej. Pracownicy mieli nawet przekonanie, że są pomijani przy uzgodnieniach podejmowanych przez stronę rządową w sprawie wizyty w Smoleńsku. Nie mieliśmy pewności, a wręcz podejrzewaliśmy, że te utrudnienia, które są przez rząd z Rosjanami podejmowane, no one nie dotyczą wizyty prezydenta, a skupiają się na wizycie pana premiera Donalda Tuska. Wskazał w tym kontekście m.in. na pobyt w Rosji pod koniec marca tzw. Polskiej Grupy Przygotowawczej, mającej organizować obie wizyty. Polityk PiS podkreślił, że nikt nie zgłaszał wówczas informacji odnośnie trudności, jakie mogłyby się pojawić w związku z lądowaniem Smoleńska. Były przekazane jakiekolwiek informacje mnie albo przedstawicielom Kancelarii Prezydenta, że lądowanie na lotnisku w Smoleńsku jest obarczone jakimś ryzykiem z tego względu, że nie jest zapewniona właśnie chociażby właściwa obsługa techniczna albo z jakiegoś innego powodu. To lotnisko nie powinno być lotniskiem, gdzie powinien lądować prezydent Rzeczypospolitej. To ja bym taką informację natychmiast przekazał panu prezydentowi z prośbą o to, żeby jednak tego lądowania nie podejmować. Sasin zaznaczył, że nie wie, co zrobiłby z taką informacją prezydent Kaczyński, ponieważ przed wizytą nie było informacji o nieprawidłowościach. Znano, że lot będzie bezpieczny. Prokuratura umarzając w 2014 roku śledztwo oceniła, że choć były nieprawidłowości przy organizacji lotów, to nie wystarczają one do postawienia komukolwiek zarzutów. W śledztwie stwierdzono poważne naruszenie przepisów m.in. instrukcji HEAD z 2009 roku przez urzędników KPRM w sprawie dysponowania wojskowym specjalnym transportem lotniczym. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walczyk. Ruch Sprawiedliwości Społecznej zebrał 140 tysięcy podpisów, co przekracza wymaganą liczbę. Jednak jego przedstawiciele nie przekażą komisarzowi wyborczemu, bo jak tłumaczą, część podpisów mogłaby zostać zakwestionowana. Według pełnomocnika komitetu Piotra Guziała groźba referendum podziała pozytywnie na władze miasta. Anna Gronkiewicz-Walczyk znowu dostała zbata, znowu dostała ostrogami, znów się ożywiła, znów udaje, że chce coś zrobić. Udając, że chce coś zrobić, musi chociaż trochę zrobić. To jest ten pozytyw. Zadeklarowała, że zbuduje 15 tysięcy mieszkań w kolejne 15 lat. To jest tylko 1000 mieszkań rocznie. Pewnie buduje 7 tysięcy rocznie. Jeden budował po 10 tysięcy rocznie. Ale to jest zawsze lepsze niż trwanie w narazie. Przedstawiciele komitetu zarzucają prezydent Warszawy prowadzenie tzw. dzikiej prywatyzacji.
Kamienic. Piotr Konon, który wchodzi w skład komitetu, zwraca uwagę, że skutkiem polityki władz miasta jest rekordowa liczba eksmisji. Nadal miasto stołeczne Warszawa w przekroju tej kadencji poprzedniej było podmiotem, który wykonywał najwięcej eksmisji na Polsce. To się nie zmieniło. I ludzie są bezlitośnie wyrzucani na ulicę przez władze publiczne. Referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz odbyło się w październiku 2013 roku. Było jednak nieważne to ze względu na zbyt małą liczbę osób, która wzięła w referendum udział. Tomasz Siemoniak zapowiedział złożenie wniosku o obniżenie emerytur prokuratorom stanu wojennego. Były minister obrony powiedział w radiowej jedynce, że tak zwana ustawa dezubekizacyjna skrzywdziła osoby, dla których praca w strukturach bezpieczeństwa w okresie PRL była jedynie epizodem. Siemoniak stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce jednak obniżyć emerytury swojemu posłowi Stanisławowi Piotrowiczowi, który był prokuratorem w okresie stanu wojennego. Na pewno, gdy ta ustawa będzie dalej w Sejmie, złożymy wniosek o to, żeby prokuratorom stanu wojennego, którzy oskarżali opozycjonistów, też obniżyć emeryturę. Zobaczymy, co zrobimy, czy zwycięży zła lojalność wobec jednego z liderów PiS-u, pana Piotrowicza, czy też wątpliwość wobec ministra jak artysta, także nie ma co tutaj udawać, oszukiwać. Tutaj widzimy, że bardzo wiele osób leci jak z motyką na słoń. Chcą zaraz być artystami. No to artystą trzeba się urodzić, a ktoś nie ma tego drygu, to nie wiecie państwo, praczka, sprzątaczka. Lepsza jest od takiej durnej baby, która kapelusze nosi. No na przykład pasteczka mówi, że ona jest człowiekiem teatru. Ja mówię, słuchaj, ja nic przeciwko tobie nie mam, tak jak ten lalkarz amator przeciwko lasowcu. Nic nie miał. Ale czy ty byłaś choć raz na deskach scen Teatru Wielkiego? Na scenie Teatru Wielkiego? Przecież nie byłaś nigdy. Ja nawet się popatrzę. Tylko z artystką, jak nie jest artystką Teatru Wielkiego, tylko ludzi maluje albo rozśmiesza jako klaun. Ale niech sobie będzie tego rodzaju artystką. Ale niech się tutaj nie powołuje, bo ona tutaj też schodziła tymi schodami. Ja ją tu filmowałam, ale jej się to tak spodobało, schodzenie po schodach w Teatrze Wielkim, że ona myślała, że ona jest artystką Teatru Wielkiego. No to wiecie państwo, wygłupić się można, ale tak naprawdę, no to człowiek niech będzie sobą, niech będzie pokorny, niech będzie skromny, niech żyje w prawdzie. Dlatego my dzisiaj nie tyle o 25-leciu Radia Maryja mówimy, tylko o życiu w prawdzie. Rzućmy to wszystko, wyjście z niego ludu mój, to znaczy z tego Babilonu Wielkiego. I zapraszamy państwa do gdzie? Do Anglo-Ameryki. Prawo jest to. Prawo, prawość, prawosławie. Prawdziwe, prawdziwe. Nie takie na pokaz, nie takie fikuniku udawane, oszukane, oszusty styczne, bo dzisiaj od par oszusty stycznych też tutaj zaczęliśmy mówić.